z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Serdecznie pozdrawiają Witold Kochan, burmistrz Gorlic. Jacek Pająk, starosta bocheński. Mirosław Banach, wicestarosta tarnowski. W tym prawdziwym sercu Unii Europejskiej znaleźliśmy się na zaproszenie posła Bogusława Sonika, który przybliżył nam swoją działalność, przedstawił również swoje dotychczasowe osiągnięcia. To właśnie tu, w Parlamencie Europejskim, zapada wiele kluczowych decyzji, które później rzutują na nasze życie. Poseł Sonik oraz inni polscy eurodeputowani zabiegają natomiast o to, aby decyzje te były korzystne dla naszego kraju. Odnotowujemy tutaj wiele sukcesów. Wystarczy wspomnieć o raporcie Sonika, który dał zielone światło dla wydobycia gazu łupkowego, a przez to szansę na zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego. To i inne działania pokazują, że głos polskich obywateli naprawdę liczy się w Europie, a będzie liczył się jeszcze bardziej, jeśli 25 maja nie zabraknie państwa przy urnach wyborczych. Wasz głos to ważny wkład, aby Polska była silna tutaj w bezpiecznej Europie.